Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w odcinku Dying Light 2 Stay Human. Kochani, pierwszy odcinek oczywiście macie na live, gdzie celebrowaliśmy razem całkowite rozpakowanie gry, które trwało około 40 minut. Ja mam nadzieję, że jeszcze uda mi się w sumie to jakoś ogarnąć i po prostu dać wam taki odcinek mniej więcej skondensowany, poucinany z tym, co było na samym początku. Ale kochani, wracamy już do rozgrywki z dwójki, gdzie w sumie nasz Aiden został pogryziony i wylądował w mieście, w naszej bezpiecznej strefie, gdzie dostał jakieś sterydy oraz został napromieniowany lampą UV. Tak więc porozmawiamy tutaj z koleżankami, które nas niezbyt przyjemnie przywitały w naszym mieście. Fajna dziupla. Nie przyzwyczajaj się. Nie szukamy nowego lokatora, zwłaszcza takiego, który nas w nocy okradnie. Nie każdy pielgrzym to bandyta, wiesz? Aha. Niezły masz tu warsztat. Składasz lampy UV, co? Tak. Nie powinno cię tu być. Hakon ryzykuje nasze życie. Wyluzuj. Hakona kompletnie popierdoliło. Przepraszam. Chyba cię przestraszyłem. Musiałam ci przyłożyć. Jesteśmy kwita. Jana. Aiden. Co to za miejsce? Nasz dom, nasz warsztat. Nasz cały świat, można powiedzieć. Jesteś milsza od niej. Ej, zbadaj. Sara nie ufa nikomu poza mną. Poza tym walczy lepiej niż ona, więc mogę sobie pozwolić na większą otwartość. No naprawdę otwarte jesteście dziewczyny. Totalnie otwarte dziewczyny. Tam jest chyba jakieś składowisko na wodę, z tego co widzę, na deszczówkę. Nie miałeś iść z Hakonem? Miałem, ale się rozejrzyj i was okradnę. O ile będę mógł. Nasz zmysł tutaj scavengingu oczywiście jest dostępny i widzę, że Techland w końcu poszedł po rozum do głowy. Coś tu jest, notka. Karta zarażonego Aspik Mutant. Widzę, że jakiś artefakt, przedmiot kolekcjonerski. Fajnie, spoko, zarąbiście. Widzę, że Techland w końcu poszedł po rozum do głowy. Nieźle. Gdzie jest kantyna? W tamtą stronę, w centrum, za tymi zwałami Heavy. Muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. Jak dostać się do tunelu? Pomożesz mi się tam dostać. Dobra, zapytajmy się najpierw, jak dostać się do tunelu. To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. A już wiesz, jak ludzie w Villedor reagują na zagrożenie. Pomożesz mi się tam dostać? Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? 2000 kilometrów. O w mordę! Jakim cudem nikt cię nie zaraził? Proste. Nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Villedor też odizolowali. Wznieśli mury. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon. Aiden. Miło cię poznać. Witaj. W raju. Ale mi kurde raj, no. Dobra, rozszerzony chód podążaj za Hakunem. I co, elementy parkouru? Tutaj. Biegniemy. Oż ty gamonio. Widzę, że to samo co i z naszym kolegą z jedyneczki. Było się w wojsku. Oddziały specjalne? Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi przeszło. Za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta.
No i jeździłem taksą. Ała! To się nazywa upadek. I chuj. Przynajmniej dobrze znam miasto. No, dawaj! Coś ty zrobił. To jest wytrzymałość. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej. Jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Aha, czyli to było celowe. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. No miło. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na tę ruderę. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. Co, i rozumiem, że nikt w życiu jeszcze tego nie wyeksplorował, naprawdę? Zagajniki dachowe. W trakcie przemierzania w Villador wypatruj zagajników dachowych. Miejsc pełnych roślinności, które rozpoznasz dzięki rosnącym tam wysokim żółtym drzewom. Miejsca te to świetne źródło miodu, rumianku i innych zasobów, dzięki którym wytworzysz leki i inne przedmioty jednorazowe. Jeśli znajdziesz się w potrzebie, być może trafisz także na jakąś broń. Świetnie, fajnie, fajnie. I co, znajdziemy tam chłam, który możemy podnieść. Żywica. Jakieś złomki. Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy. Na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. I co, rozumiem, że tutaj jednak są zainfekowani tacy normalni. Nie tylko tacy, co się nie przemienili. O kurka, o jest czerwona skrzynka, która jest żółta skrzynka, która jest czerwona. To moje ulubione. Co to? Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę. A ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. No moment, to tam jeszcze coś jest. Czerwona skrzynka, raczej brązowa skrzynka, prawda? Tak, brązowa skrzynia. To też jest brązowa? Nie, to była czerwona. W sumie czerwono-czarna. Mogę użyć kół? Mogę użyć kół. Zarośla. Inne derdy małki. Boże, czekałem na tą grę 7 lat. 7 długich lat. O, trupy leżące na dachach. Świetnie. Nie można używać kół podczas biegania. To jest trochę słabe. Mural. Jakiś przedmiot kolekcjonerski. W ogóle ile chłopaki musieli się tutaj nagimnastykować z tymi grafikami, to ja nie wiem. Prawdę nie wiem. A tam coś widziałem. Są zainfekowani? Tak, są zainfekowani. O. Zbieramy, jest portfelik. 8 golda. Kurczę, coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę bardzo długa seria na tym kanale. Bardzo długa, bo mam zamiar ją przejść od A do Z. Całkowicie przejść. I nawet nie wiecie, jak mnie to bardzo cieszy, że to normalnie chodzi tak jak chciałem i tak jak myślałem, że będzie chodzić. Czy to jest też do wybrania? I jest do wybrania. Diabą. Nie wiem, co te murale jeszcze dają. Czekaj, czekaj, gdzie on jest? On jest tam. Dzień dobry, dzień dobry. W ogóle byłem bardzo, ale to bardzo. Czyli macie tu armię? Stróżowie. Ludzi też tak traktują. Uważaj. To właśnie oni pilnują tunelu. Powiedz mi o nich coś więcej. Powiedz mi o nich więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A sprawnie im poszło. Tak.
ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno. Grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. To brzmi znajomo. Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Tja, tu jest podobnie. I robi się coraz gorzej. Będę uważał. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina. A ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Tak, za mną. W ogóle naprawdę jestem tak zirytowany na Techland. Wiecie co? W sumie... Tak naprawdę no nie stało się nic takiego wielkiego, aczkolwiek Techland udostępnił niektórym streamerom grę dzień wcześniej. Wiadomo, że w sumie takie premiery to jest taka walka z czasem, prawda? A ja akurat nagrywam to w tej chwili o 3 w nocy, żeby troszeczkę nadgonić. To jest 2 godziny po premierze, automatycznie po streamie. I naprawdę Techland bardzo mnie zirytował tym, że dał to w sumie wcześniej niektórym streamerom, bo no wiadomo, to jest początkowa walka o wyświetlenia w takich grach. I właśnie przez to w tej chwili muszę to nadganiać. Ale dobra, jak nie da się w ten sposób, to zrobimy to w inny. Zresztą mój gameplay również może wam się spodobać, w szczególności, że gra nie jest jakaś tam stara i tak dalej, więc... Mam szansę jeszcze nadgonić swoim uporem i wydawaniem odcinków, które będą, myślę, że dzisiaj o 10. W ogóle zbliża się chyba noc. Zbliża się chyba nocka. O, tu jest jeszcze. Są w sumie 2 bagażniki. Nie wiem, czy ten otworzę. Otworzę. A ja nie otworzę. Szybko. Kolejny bagażnik. Troszeczkę zombiaki działają tutaj inaczej, wiecie? Mówię, nawet ten parkour jest taki inny. Ewidentnie jest inny od tego, co było w jedynce. Czy lepsze, czy gorsze, tego jeszcze nie wiem. Nie jestem w stanie w ogóle na tej chwili cokolwiek o tej grze powiedzieć. Oprócz tego, że ma masę bugów. Stamina, wspinaczka i tak dalej. Nie wiem, czy to jest dobre połączenie. Na pewno utrudnia grę. Już prawie. Oby obyło się bez niespodzianek. Utrudnia grę i to strasznie. Ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko. Otwieraj skrzynię. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. Szlak. Chwila. Nie, zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń, a sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Od naukowca GRE, czy lepiej, żebyś nie wiedział? Właśnie, w tej grze, moi kochani, wszystko ma swój początek i koniec. Każda decyzja ma jakieś znaczenie w tej grze, dlatego może po prostu powiedzmy, że... lepiej, żebyś nie wiedział. Szukam kogoś. Kogoś ważnego. A to powinno mi pomóc. Ale skąd to masz? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uwierz. Niech ci będzie. Ja pierdolę. Zaspaliśmy. Plan B. Spierdalamy. O cholera. Aiden! Jesteś tam? Jestem! Jest! Znajdźmy lampę UV. Bazar. Damy radę. Za mną. Chodź. O kurde. Nocki mogą być ciężkie. Światło UV to symbol bezpieczeństwa nocą. To jedyna rzecz, która gwarantuje ochronę przed zarażonymi. Dlatego wypatruj go, kiedy uciekasz w pościgu. Trzymaj koła, by użyć zmysłu przetrwania i oznaczyć w nocy najbliższe źródło światła ikoną
Lampeczki, dobra. Lecimy. Brakuje mi jeszcze rolki. Niestety jeszcze rolki nie mamy. Lecimy, lecimy. O Jezu, co to było? Oczywiście tak jak w poprzednim Dying Light, czyli w jedyneczce, będę chciał grać w większość rzeczy tej nocy. Tam, w stronę światła. Już prawie jesteśmy. Jeszcze trochę. To latanie ogólnie tym Aidenem jest naprawdę takie dziwne. Mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarker. Wpuść nas chociaż do przedsionka. Musi pokazać biomarker. Co powiesz na elektronikę? Ty fiucie! Otwórz! Biegniemy! Pościg się rozpoczął. O kurde, dobra. Widzę, że tu jest znacznie lepiej. Nie odwracaj się! Biegnij! Będzie działa, nie działa. Szybciej! A idę. Już blisko! Biegniemy! Tam będzie bezpiecznie. Gdzie? Nie wiem, gdzie ja biegnę. Jako przyszedł, co? No, ej, gro, nie wytłumaczyłeś mi, gdzie to było. Naprawdę zginąłem pierwszy raz, opuszczony obszar misji? No, bez jaj. Bez jaj. No, odrodzenie, dawaj. Dobra, biegniemy dalej. Au. Dobra, damy radę. Serio, po tych dachach to skakanie to jest przejebane. Ała. Szybko, zaraz nas dorwą. Nie odwracaj się. Jak Aiden tutaj zamiast chodzić, to czy biegać, to chodzi. Kilian, to ja. Otwórz. Nie lubią cię. No dobra, trzeba się napieprzać, rozumiem. Kilian! Kurwa! Kilian! Otwórz! Kilian! Żebyś się wyjebał na moje złoto. Ty chuju! Dobra, kuszymy się. Tak zrobię. Ach, uwielbiam tą grę już. Bon! Piaty. Luz, ja tu daję radę. Gdzie? W drugiej stronie też są? Bon. Tam jeszcze są. No kurde, one są mądrzejsze. Kiska vending. Nie sądzę. Nieszczęścia chodzą parami. No, gdzie mnie bijesz? Otwórz te drzwi! O nie! Kilian! Wiem, że tam jesteś! O nie! Jesteśmy zgubieni! O fuck, to jest... Serio, pod tym względem jest porażka. Stamina jest wkurzająca. No, naprawdę, tu wlazłeś? Uuuu! Ładnie mi poszło. To już wszyscy? Chyba tak. Pomóż mi!
Nie wszyscy, tam jeszcze chyba coś jest. Czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A teraz poszli stąd. Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. Skąd ty to? Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Aiden. Pielgrzym. Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie... A zresztą bez znaczenia. Co ty knujesz, Akon, he? Dałem mu inhibitor. Przeżył. Oszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Sukinsyn. Został szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Akon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. Kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, debilu. Geniusz, 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 geniusz. Rywiarz i matka miłosierdzia w jednym. A mogłeś gotować? Wszyscy ci mówili, zajmij się tym, gotuj. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych nocnych biegaczy, hakonów czy dylematów. Ale nie. Zachciało ci się wyższe cele, kurwa. Albo... A mogłeś sobie gotować? Zapytaj o biomarkery. Biomarkery. Dlaczego tak trudno je zdobyć? Bo to skomplikowane urządzenia. A fabryki, które je produkowały, już od dawna nie istnieją. Biomarkery łączą się z krwią. Po połączeniu nie można wykorzystać ich ponownie. Bez nich infekcja rozwija się bez kontroli. Jak to było w twoim przypadku. Dlatego ludzie płacą fortunę, żeby załatwić nowy. Oddają wszystkie pieniądze i kryształy. Na szczęście ja i Hakon znamy miejsce, gdzie można je wytwarzać. O! Długo się znacie już z Hakonem? Długo już znacie się z Hakonem? Zbyt długo. Co miał na myśli, mówiąc, że pomagaliście ludziom? Służyliśmy razem w specjalnej... A mniejsza z tym, to stare dzieje. Zapytaj o inhibitor. To źle, że Hakon dał mi inhibitory? Wielu ludzi od nich umiera. To silna substancja. Nie dla każdego. Ale ja przeżyłem. Czasem się zdarza. Nie ekscytuj się. Po prostu z nimi uważaj. Gdzie mogę odpocząć? Gdzie mogę odpocząć? Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest ziemia obiecana. Wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do Rybiego Oka. I Hakon ci w tym pomaga? Porządny z ciebie chłopak, ale coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde, skąd wiesz, że możesz ufać mnie? Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. No dobra. Tylko tak, ja tu jeszcze chciałem otworzyć skrytkę.
Z racji tego, że tu chyba mieliśmy jakąś broń w skrytce, prawda? Czy to jest nasz ekwipunek? Nasz ekwipunek. No i w schowku mamy tylko 4 miejsca na bronie. No dobra, tu trwałość już widzę, że całkowicie siadła. Medykamenty jakieś są, okej. Zobaczmy sobie te bronie, które mamy. No to chyba nie możemy tego zekwipować, musimy zrobić to w inny sposób. Na przykład w taki... Aha, się tak robi. Ale to nie było to, to było to i to było to. No i teraz zupełnie inaczej, kurka łódka. Teraz jest zupełnie inaczej, możemy sobie jeszcze zrobić to w ten sposób. O! I Milusio, fajnie. Tak wygląda nasz Aiden, tak wygląda nasz Aiden, statystyki. W ogóle dziwnie, naprawdę bardzo dziwnie, wskazówki. Przedmioty kolekcjonerskie, przeczytajmy sobie może cokolwiek. Mutant. Wygląda na to, że stróżowie prawa próbowali naśladować taktykę armii ze Starego Świata, by uczcić swoich żołnierzy na temat zagrożeń ze strony wroga. Ta karta przedstawia mutanta, wysoko rozwiniętego, masywnego, zarażonego, który wykorzysta wszystko, co wpadnie mu w ręce, by zmierzyć przeciwnika. Często ma na sobie pancerz, efekt uboczny mutacji, który można osłabić światłem UV. Demolisher. 5 lat później. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla tysięcy ludzi wciąż uwięzionych w Haran? Minęło 5 lat, odkąd miasto zostało odcięte od reszty świata. Jego mieszkańcy, którzy sądzili, że znaleźli tam schronienie przed wirusem, wpadli w śmiertelną pułapkę i muszą radzić sobie sami, pozbawieni pomocy z zewnątrz. Dlaczego świat odwrócił się od Haran? Czy niegdyś tętniące życiem miasto wraz z tysiącami jego mieszkańców można wymazać z kart historii? Okej, okay. List pożegnalny. Najdroższa Mary, bardzo przepraszam za ucieczkę przed tobą. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Za całym tym bólem i chorobą. I długo do ciebie dołączę. Dość uciekania. Raj utracony, księga czwarta. Zdrowił się szatan i poczuł, jak straszną jest dobroć i ujrzał, jak piękną postać cnoty, gdy ujrzał cierpią nad swą stratą, lecz bardziej nad tym, że blask jego przygasł. Ci obydwaj, jak stwierdzili, dostrzegli, lecz nadal zdawał się nieustraszony. Okej. Okay. Nieumarłe dziewczę. Topielica. Zgodnie ze słowiańskimi legendami ten złowrogi demon zamieszkuje zbiorniki wodne. Mówiono, że to skażona dusza młodej kobiety, która utopiła się z rozpaczy lub z gryzoty, albo według innych wersji została zamordowana. Topielica ukazuje się pod postacią dziewczyny z długimi jasnymi włosami. Wabi młodych mężczyzn wołaniem o pomoc lub śpiewem, a następnie topi ich, trzymając nieszczęśników w objęciach. Co też kryje się pod powierzchnią wody w mieście. Może jeszcze inne zło. W ogóle strasznie mi to przypomina Ciri, ale to chyba nie ten lore. Diabą. Spiesz się powoli. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Nazywam się Anton Nowak i będę, kurwa, legendą. Sorki. Nie mogłem się powstrzymać. Nagrywam to dla ciebie, tatku. Zdradzić ci tajemnicę? I jak ją usłyszysz, na pewno będzie ci wstyd. Całe życie powtarzałeś mi, że nigdy niczego nie osiągnę. A ja zostałem SP-kiem. A ty co zrobiłeś? Nazwałeś mnie zdrajcą! Wytłumaczyłeś, że SP ma w dupie nas wszystkich, mieszkańców bazaru! Wielkie dzięki za zaufanie, tatku. Zupełnie nikim się nie przejmuję, tatku. Pokażę ci, na co mnie stać. Dziś podszedł do mnie jakiś nieznajomy typ. Powiedział, że jak chcę zostać bohaterem, to jestem w złym miejscu. I że mam potencjał. Ty nigdy tak nie mówiłeś. Umówiliśmy się o północy na dachu starej fabryki tekstyliów. No i stoję tu, jak ten idiota. Co tu w ogóle robię? Może chciałem udowodnić ci, żebyś zobaczył. O w mordę! Co to? Koleś skacze między budynkami jak jebana pantera! Kurwa! Nie mogą mnie znaleźć! Byłaś młody! Wiem, że tu jesteś! Nazywam się Killian! W tej serii dokumentów obserwujemy życie i czasy Antona Nowaka, młodego nocnego biegacza. W pierwszym wpisie Anton opisuje, w jaki sposób zerwał go Killian.
Okej, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że w sumie was troszeczkę zanudziłem na sam koniec tymi rozpiskami, aczkolwiek myślę, że poznanie całej fabuły będzie dla nas bardzo fajne i owocne. No i tak wygląda mniej więcej moje stanowisko w tej chwili. Dobra, kochani, ale tak czy inaczej, dzięki wielkie. No, przydałby się. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Nie spodziewałem się gości, a mam duży apetyt, więc obiadu się nie spodziewaj. Spoko luzik. Pamiętajcie, że w opisie filmu macie link do Discorda oraz do strony, gdzie znajdziecie harmonogram. Jestem. Dobra, trzymajcie się. Grał dla was Shiro. Hej, hej. Zaprosiłeś jeszcze kogoś? Robimy imprezę?